No i prezydent Warszawy, no cóż, urządziła sobie pod pomnikiem hucpę polityczną. No, niskich lotów. Antypolską. Skarżyła. Obrzydliwe przemówienie. Obrzydliwe, haniebne i ja muszę powiedzieć, przepraszam, proszę mi tego nie wycinać. Nasza Hania kochana załatwiła się na groby pomordowanych w getcie. Po prostu tą swoją platformianę łukodziarską, tą mierzwę wywaliła na te groby, sprofanowała je, napluła, obrzygała, zrobiła wszystko, co mogła najgorsze. Ta kobieta powinna wylecieć na zbitą mordę ze stanowiska. Zhańbiła ofiary hitlerowców. Zhańbiła ofiary hitlerowców, powtarzam to po raz kolejny, zhańbiła ofiary hitlerowców w swoim podłym, kodziarskim interesie partyjnym. Ale ten idiota, pseudo-rzecznik praw obywatelskich, dzisiaj w radiu słyszałem, powiedział, napisałem sobie, przepiękne przemówienie Hanny Gronkiewicz. Puknij się pan w łeb. Czy wam tutaj w tej Warszawie wodę trują, czy co? Czy tam wszyscy chorzy genetycznie. Ja wiecie co, jak ja słucham takich rzeczy, to naprawdę wbrew swoim najgłębszym przekonaniom, to jestem zwolennikiem aborcji i eutanazji. Ale wyłącznie dla lewaków, żeby oni się nie mogli rozmnażać, bo to, co ci ludzie wyprawiają, to naprawdę woła o pomstę do nieba. Jak można? Ludzi, którzy bronili honoru w walce z największymi sukinsynami w historii, którzy okupowali Polskę, tak potraktować. Zrobić to na grobach ofiar hitlerowców, Niemców. To jest dla mnie rzecz, z której się nigdy nie pogodzę i Hanna Gronkiewicz-Waltz, która najpierw rozpędziła zomowcami kupców pod Pałacem Kultury, miała wiele takich akcji. Zresztą sami dobrze wiemy, że to jej małżonek sprzedał ukradzioną Żydom kamienicę w drodze przestępstwa. Piotr Ikonowicz, przecież PPS-owiec o tym mówi, że mąż pani, tak, Hanny Gronkiewicz-Waltz uprawia lichwę na zrabowanym Żydom majątku. A ta kobieta opowiada takie bzdury i wie, że tam słuchają dyplomaci, że to idzie w świat, skarży na polski naród, ta zdrajczyni, targowiczanka, ta podła, durna baba.